będzie w kolejnym filmiku. Jak widzicie, nie jestem w swoim pokoju, tylko w hotelu, w Ustce. Co ja tutaj robię? No, przyjechałam realizować mega ciekawy projekt. Mianowicie, zaraz zabiorę Was do siedziby Pierre René, gdzie zobaczymy, jak produkowane są kosmetyki i jak produkowana jest moja własna paletka cieni. Ale słuchaj, gdzie wchodzimy? Do hali produkcyjnej i musimy założyć fantastyczne odzież ochronną. Czuję się troszkę jak pani farmaceutka. Jestem na medfarmie w liceum, także to coś dla mnie. Chce mi pani pomóc może? Jesteśmy tutaj mini, także... O. Ja się czuję troszkę jak te panie, co na stołówce w Stanach Zjednoczonych w szkołach. One tak zawsze są ubrane. Ja jestem dumna, ja się czuję, jakby to było moje dziecko. Ostatnim etapem produkcyjnym jest naklejenie etykiety. Paletka numer 08 by Alex Mando Style. Paletka Mio 5 Points by Alex Mando Style i powiedzmy, że to jest taka edycja limitowana, którą za chwilę podpiszę. Jestem pełna podziwu dla wszystkich tutaj pracujących osób, bo kosmetyki Mio są produkowane ręcznie, co oczywiście gwarantuje najlepszą jakość, ale też jest na pewno pracochłonne. Idziemy teraz do laboratorium, gdzie jest przeprowadzana końcowa kontrola produktu i czy mam wiecie, produkt jest bezpieczny i czy spełnia wszystkie wymagania jakościowe. Jesteśmy właśnie w magazynie, gdzie pakuje się wszystkie paczki i wszystkie te kosmetyki i wysyła do aż 48 krajów. Idziemy teraz do grafików, czyli do działu graficznego i zobaczymy, będziemy w ogóle wybierać, jak ta paletka z zewnątrz będzie wyglądać. O, coś się uruchomiło. To jest chwila prawdy. Czas do końca 11 sekund plus 30 sekund na zschnięcie tuszu. Jest pełna minuta, będziesz to miała. Cała buzuje z emocji. Tak wygląda projekt mojej paletki. Niedługo gotowy produkt będę miała już w dłoniach, a także pojawi się on tutaj i na stronie internetowej Mio. Wszyscy youtuberzy wydają teraz książki. Może ja bym wydała swoją własną paletkę cieni do powiek. Tak się mega cieszę, że mogę Wam w końcu zdradzić, nad czym od tylu tygodni pracowałam i co było tą taką wielką tajemnicą. Nigdy nie pomyślałabym, że będę miała możliwość wydania swojej własnej paletki. To jest ogromne wyróżnienie i kolejna rzecz, którą umożliwił mi YouTube.
kolejne małe marzenie spełnione i kolejny krok do dalszego rozwijania się. Bardzo chciałam, żeby ta paletka była taka moja, żeby miała cienie, które mi się spodobają, które ja wybiorę i które ja bez problemu wszędzie będę mogła nałożyć. Jak widzicie, znajdują się tutaj takie brązy, beże, nudziaki, jest też jeden odcień różowy. Wybrałam te kolory specjalnie dlatego, że są to kolory, które nałoży każda dziewczyna na każdą okazję i nie zrobi sobie przy tym żadnej krzywdy. Może ta paletka nie przykuwa oka, co jest może lekkim odchyleniem, jeżeli mówimy o marce Mio, która w szczególności w blogosferze jest właśnie znana z tego, że te kolory są bardzo takie soczyste, kontrowersyjne i można nimi wykonać naprawdę szalone i odważne makijaże. Ale wy mnie znacie i wiecie, że ja o wiele bardziej wolę taką delikatność, naturalność, czyli coś, co można uzyskać właśnie tymi cieniami. Cienie są dobrze napigmentowane, bardzo łatwo się je aplikuje i tak jak już Wam wspominałam wcześniej, nadają się na dosłownie każdą okazję. I najważniejsza sprawa, wydaje mi się, że cena tej paletki jest na każdą kieszeń, ponieważ kosztuje tylko 12,99. Będzie ona dostępna od 2 grudnia w sklepie online na miomakeup.com, a także stacjonarnie w drogerii Hebe na ulicy Żelaznej w Warszawie. Rzadko kto ma możliwość pochwalenia się swoim własnym kosmetykiem. No, a ja teraz już będę mogła. Bardzo dziękuję Mio za całą tą pracę włożoną w produkcję tej paletki, ale przede wszystkim dziękuję Wam, ponieważ, no gdyby nie Wy, ja bym tego kanału nie miała i nie miałabym takich możliwości, nie miałabym okazji stworzenia swojej własnej paletki. Więc tak naprawdę ta paletka nie jest moja, tylko jest wasza, jest nasza. I mam nadzieję, że jeszcze przez długi czas będziecie umożliwiać mi udział w tej fantastycznej przygodzie, jaką jest YouTube. I że jeszcze przez długi czas będziecie wywoływać na mojej twarzy tak szeroki uśmiech, jaki mam teraz.